witam Państwa. Otwieram posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przedstawiam proponowany obrad, proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt to jest otwarcie posiedzenia, drugi punkt stwierdzenie kworum, trzeci punkt przyjęcie porządku obrad, czwarty zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, piąty punkt zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zdrowia zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunków pracy obowiązki określone na stanowisku o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru z nich. Punkt szósty, sprawy bieżące. Mogę coś? Chciałem złożyć wniosek formalny, żeby wyłożyć punkt na temat bezpieczeństwa ruchu na drodze Głowackiego i Wolskiego. To są mieszkańcy, żeby na ten temat porozmawiać. To sprawa bieżąca, panie Wojtku, może. No, pracuje pan na sprawach bieżących? Że na sprawach bieżących poruszamy się. Punkty sprawy bieżące. Panie Grzesiu, w sprawach bieżących po prostu. Dlaczego nie możemy? No myślę, że to by było taki, ten wniosek popiera 230 mieszkańców obydwu ulic, także to jest naprawdę poważna sprawa dla nich i chciałbym, żeby to było przedyskutowane w sposób merytoryczny. Chodzi o bezpieczeństwo? Ja rozumiem, ale panowie, mamy dwa, dosłownie dwa punkty są i to jest trzeci punkt. Naprawdę to szybko pójdzie. To nie będzie o to szybko. No dobrze. Niech będzie. Niech będzie. Dobrze. Myślę, że dyskusja będzie burzliwa i pewnie dłuższa. No to raczej nie będzie dyskusji. Sądzę, że krótka. Zobaczymy. No właśnie. Protokół będzie ujęty. Dobrze, to przechodzimy do punktu drugiego. O stwierdzeniu kworum. Stwierdzam, że na 9 wybranych radnych obecnych jest 8, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych opinii. Przystępujemy do punktu trzeciego. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Kto z Państwa jest za proponowanym porządkiem obrad? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Nowy projekt uchwały wynika z dostosowania jej do obecnych przepisów zmian w karcie nauczyciela. Projekt, który macie państwo nowy przed sobą, już został zaopiniowany przez związki zawodowe pozytywnie i w wyniku tych konsultacji tam są jeszcze drobne zmiany. Różni się od tego, co dostaliście w materiałach. Może tak. Zmiany zaproponowane przez związki i przyjęte w takiej treści są, macie tam zaznaczone, czyli w punkcie piątym, w paragrafie pierwszym, w punkcie piątym, tutaj został dodany zapis w przypadku kadry kierowniczej, jeśli chodzi o ustalanie dodatku motywacyjnego, gdyż te podpunkty tyczą się kadry kierowniczej. Czyli w przypadku kadry kierowniczej szczególnie efektywnie wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem polegające na skutecznym zarządzaniu szkołą, zapewniającym ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, realizacji zadań i podejmowaniu inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym, systematyczności i efektywności przy przygotowywaniu się do przydzielonych obowiązków. W paragrafie trzecim związki zaproponowały dodanie punktu trzeciego w brzmieniu: dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy. Dziękuję.
I w paragrafie szóstym w tabeli dodatków funkcyjnych podnieśliśmy minimalny dodatek funkcyjny dla wicedyrektora od 600 zł. Był od 400. Taka była propozycja związków, a ustalanie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i tak leży w gestii dyrektora. Tylko żeby ten minimalny był troszkę wyższy. Ważna zmiana w paragrafie 7. W poprzednim projekcie, który Państwo dostali, było podzielone, rozdzielone wychowawstwo klasy było w wysokości 11% propozycja, a wychowawstwo oddziału przedszkolnego w wysokości 7. Niestety związki nie zgodziły się na takie rozwiązanie, żeby dzielić, jakoś różnicować wychowawców szkół i przedszkoli i no wypracowaliśmy taki kompromis, że po prostu równo, tak, będą dostawać nauczyciele, porówno dostaną nauczyciele, którzy mają wychowawstwo w przedszkolu, jak i w szkole. Czyli 11% to jest 306 zł i 2 grosze. W punkcie 6 w paragrafie 12 na ostatniej stronie jeszcze wykreśliliśmy punkt 5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w paragrafie 12, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, gdyż to się kłóci z przepisami. Tyle. Reszta jest... Chciałbym zabrać głos. Jeśli nie ma, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zamieniowaniem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad wydzielania i rozmiaru zniżek. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu. W projekcie proponowanej uchwały w załączniku do uchwały w paragrafie 1 skreśliliśmy ustęp, który mówi o tym, to są dla nauczycieli, jeśli pensum wynikało z różnych wymiarów godzin. Ten punkt był już nieaktualny, gdyż teraz jest to odgórnie ustalone przez rząd w karcie nauczyciela. Także no, był niepotrzebny. To są po prostu takie kosmetyczne zmiany. W załączniku do uchwały w paragrafie 2 w ustępie 1 nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez gminę Kurów, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli. Czyli to są tak zwane zniżki godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów i kierowników w placówkach oświatowych. Tygodniowy wymiar godzin nie został zmieniony dla dyrektorów, wicedyrektorów, jedynie dodano punkt 3 dla kierownika świetlicy, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wprowadzono 16 godzin. Jest to,
To może tylko, ja tylko dopowiem dla Państwa radnych, że kierownik świetlicy został powołany po to, żeby poprawić warunki w świetlicach, o co prosili rodzice. Został obniżony tygodniowy wymiar godzin z 26 na 16. Tutaj możemy powiedzieć, pan dyrektor z zespołu szkolno-przedszkolnego może potwierdzić, że świetlica to jest druga szkoła, bo uczęszcza prawie 300 dzieci. 340 na prawie 500. Na 500 dzieci, więc żeby nie było chaosu i były prowadzone zajęcia dydaktyczne, żeby dzieci odrabiały lekcje, został ten kierownik powołany, żeby mógł koordynować pracę nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w świetlicy. Uchwała była również uzgadniana ze związkami zawodowymi, jest pani Maria Kruk, która reprezentowała Solidarność, i pan Tomaszewski. Tą uchwałę Rady Gminy uzgodnili pozytywnie. Państwo dostali kserokopię z podpisami. Te negocjacje były prowadzone w tamtym tygodniu, w czwartek. Więc jeżeli są pytania, to jest kosmetyka. Jeżeli chodzi o skutki dla budżetu, to nie są duże skutki dla budżetu ze względu na to, że obniżenie powoduje tylko 10 godzin tygodniowo zajęć na świetlicy. Trzeba będzie pokryć i pracę innego nauczyciela. Ale praca ta przekłada się na to, że Państwa, dzieci naszych mieszkańców mają lepsze warunki. I od początku roku już ta świetlica funkcjonuje. Nie było ani jednej skargi na pracę świetlicy, więc z tego tytułu jesteśmy bardzo zadowoleni. Moja córka przez chwilę tylko uczęszczała do świetlicy, ale przychodziła z odrobionymi lekcjami. O co mi najbardziej w tej pracy chodziło. Dziś nie uczęszcza, bo moja żona nie pracuje, więc nie może korzystać ze świetlicy. To tyle woli wyjaśnień. Jeżeli są pytania, to chętnie Państwu odpowiemy. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? No, mnie tu ten, my podwyżki te dajemy za wychowawstwo, tak? To już będzie w innej sytuacji. Aha, w innej, już w innej. Było, tak? Nie, już było. Byliście, tak? Tak. No to pan pyta, no proszę. I chodzi nam, ile nam rząd rekompensuje te wydatki, bo narzut dostajemy, że mamy limit podnieść nauczycielowi. Ja jestem za tym, żeby podnosić, bo każda pensja powinna rosnąć i za pracę się należy wynagrodzenie. My dostajemy właśnie te punkty, ile mamy podnieść, co, ile nam do tego dokłada państwo. I o ile my uszczuplamy nasz, tymi podwyżkami, nasz gminny budżet. Bo narzucić nam można pieniądze, ile mamy po tego, tylko nikt na to nim nie da, nie? A obiecuję, że dają, ale... No to już pani skarbnik odpowie na pytanie, jeżeli chodzi o subwencję, tak? Mhm. Wyliczenie. No subwencja jest kalkulowana na ucznia, więc jak były podwyżki nauczycieli, była ta subwencja podwyższona nieznacznie. No myślę, że na 50% nawet nie starczyło tego, co dołożyliśmy do oświaty od września. No to mniej. Także... Każde te podwyżki idą na nasz budżet. Jakaś tam część na pewno jest przez rząd skalkulowana, ale na pewno nie 100%. Na pewno samorządy muszą dokładać. No jest już duży krzyk i niepokój w związku z tymi zmianami i kodeksu pracy, i karty nauczyciela, że po prostu no, wszystko idzie na barki samorządów. W setkach tysięcy w tym momencie, tak? Tak, tak. Tak. To może tak, jeżeli chodzi o to, co Państwu proponowaliśmy w projekcie uchwały i po negocjacjach, to tutaj związki zawodowe prosiły, żeby dodatek za wychowawstwo był jednakowy dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli w szkołach, więc po negocjacjach i przedstawianiu Państwu już zmienioną treść uchwały, na to przystaliśmy, bo to jest skutek dla budżetu w porównaniu do tego, co my Państwu zaproponowaliśmy, rocznie około 22 tysięcy złotych, więc przy takim budżecie w kilku godzinach, prawda? To nie było tak, że przerywaliśmy negocjacje innego.
negocjacje się musiały odbyć na następny dzień. Skutki, to tutaj co było podnoszone przez radnego, żebyśmy podnieśli pieniążki w obsłudze. Więc Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w kodeksie pracy koszty obsługi na pensję wzrosną o kwotę 300 tysięcy złotych, więc pracownicy obsługi będą mieli w sumie w kieszeni więcej 300 tysięcy złotych wypłacone z budżetu gminy Kuru związane ze zmianami w kodeksie pracy, więc tego tematu nie podnieśliśmy, bo wiedzieliśmy, że on sam z mocy przepisów prawa się tutaj nam ten problem rozwiąże, więc woli wyjaśnienia. No i tak jak pani Skarnik powiedziała, około poniżej 50% subwencja pokrywa koszty związane z tymi dodatkami. To tyle woli wyjaśnienia. Jeśli ktoś ma pytania, to a jeszcze powiem tylko, że negocjacje nie były ciężkie, ale były bardzo owocne. I również związki zawodowe podnosiły zwiększenie puli na dodatki motywacyjne ze względu na to, że no niestety budżet nasz jest deficytowy. Przedstawiliśmy związkom zawodowym też nasze plany, jeżeli dotyczące dofinansowania oświaty poprzez remont przedszkola, poprzez remont szkoły, zespołu placówek oświatowych, podjazdów. Pokazaliśmy także związkom zawodowym, że my na tą oświatę środki finansowe przeznaczamy. I zostało poziom dodatków motywacyjnych został na tym samym poziomie. Negocjacje, chciałbym podkreślić, że naprawdę przebiegły bardzo, bardzo w przyjaznej atmosferze i wszystko udało się pozytywnie zakończyć. To tyle woli wyjaśnienia. Dziękuję. Brała udział w tych negocjacjach, ale tak dla uzupełnienia tutaj panu radnemu Żabie, że część tego dodatku za wychowawstwo to jest zadanie własne gminy, ponieważ no, dodatek za wychowawstwo dla szkoły to są pieniądze, no, powinny być pieniądze budżetowe budżetu państwa, natomiast dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkola to jest zadanie własne gminy, no i przykry obowiązek realizowania tego wychowawstwa przez gminę. To może nie o to chodziło. Chodziło mi, ile Skarb Państwa, narzuty mamy podwyżek, ale ile nam dofinansuje Skarb Państwa, bo jeżeli narzuca nam cele, dobrze, ale to powinny płynąć za te pieniądze. Żebyście mieli Państwo jeszcze jedno świadomość. Dobrze, ale to tylko jeszcze woli wyjaśnienia, żeby było jasne. Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkola cały czas funkcjonował i kwota była procentowa podana w poprzedniej uchwale i wypłacaliśmy nauczycielom przedszkola około 167 zł miesięcznie za wychowawstwo. W pierwszej wersji przed negocjacjami ze związkami zawodowymi zaproponowaliśmy, żeby to była kwota również procentowa, ale w kwocie dającej kwotę około 200 zł dla każdego nauczyciela przedszkola. Po negocjacjach i po przedstawieniu przez związki zawodowe opinii orzecznictwa, opinii linii wojewodów, zostaliśmy przekonani, że nauczyciele przedszkola powinni mieć taki sam, zostaliśmy przekonani, przedstawiono nam informacje, które potwierdziliśmy, że są linia orzecznictwa, że to są ci sami nauczyciele, powinniśmy przyjąć dla nich taki sam stopień. To skutkuje, tak jak powiedziałem, kwotą 22 tysięcy różnicy od różnicy tego, co my zaproponowaliśmy, jeżeli chodzi o dodatki za wychowawstwo. Więc po chwili rozmowy i po analizie budżetowej stwierdziliśmy, że 22 tysiące w porównaniu do 11-milionowego budżetu to już jest w tym momencie, żeby nie robić sytuacji patowej, nie przeciągać tego na kolejny rok, żeby nauczyciele mogli nie dzieli, żeby można było to wypłacić zgodnie z przepisami, z ustawą, która weszła w życie od 1 września. Żeby tego nie odciągać, przyjęliśmy to uzgodniliśmy pozytywnie w sumie porównę. Tak. No, negocjacje naprawdę, po to są negocjacje, żeby coś wspólnie wynegocjować. Odbyły się naprawdę pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
No i już jak się uzupełniamy, to do końca. Więc do tej pory wychowawcy nie byli różnicowani i w szkole, i w przedszkolu był taki sam dodatek motywacyjny 160 zł. Więc ta różnica teraz ewentualna no, byłaby przykra dla nauczycieli przedszkola. A wiemy, że im młodszy wiek, tym ta praca wychowawcza jest znacznie trudniejsza z dziećmi. Państwo macie dzieci, to wiecie, jak to wygląda. A poza tym, no, żeby nie było takiego żalu tutaj radnych, że to są koszty. Sąsiednie gminy też mają taki sam dodatek i dla nauczycieli szkoły i przedszkola po te 300 zł. Także po prostu byłby to ewenement w Kurowie, gdyby był inny. Dziękuję. Ale to też trzeba przyznać, że wójtowie również negocjowali ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe twardo stanęły na tym, żeby to było porówno i to państwa zadanie. I osiągnęliście w każdej gminie w powiecie puławskim sukces i jest porówno, więc my z tego też się nie włamujemy. Nie było przerywania żadnych negocjacji. Negocjacje zakończyły się podpisem pod projektem uchwały, więc no, wydaje mi się, że państwo muszą dbać o nauczycieli, my musimy dbać o nauczycieli, dbać o budżet, ale doszliśmy do porozumienia. Musimy rozmawiać. Dziękuję. Wyciągamy wydatnie, widzimy co się dzieje, nie? Że cały czas dużo obowiązków uchwala się uchwały, ale finansowo musi pokrywać to budżet gminy. Zatem powinny iść uchwały i wnioski i pieniądze, czego nie dostajemy. No ale również prowadziliśmy zespół szkolno-przedszkolny, gdzie w tym roku zawsze było 9 oddziałów, teraz jest 8 oddziałów przedszkolnych i będziemy próbować te oddziały tworzyć jak najszczelniej, żeby nie tworzyć oddziału, który nie jest potrzebny, czyli jakby ograniczać koszty w oświacie. Więc tak samo zaoszczędziliśmy środki finansowe, znaczy ciężko mówić o zaoszczędzeniu, ale również to, że uszczelniliśmy świetlice powodowało zmianę liczby godzin w prowadzeniu świetlicy, to też skutkuje jakimiś mniejszymi kosztami może w działalności szkoły. Tu zwiększają się koszty, tutaj troszeczkę zmniejszamy i próbujemy ratować sytuację. Na pewno zespół szkolno-przedszkolny, za którym państwo głosowali, pomaga nam w tym, żeby to realizować. Dziękuję. Dziękuję. To zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Ktoś jest przeciw? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Za głosowało 8 radnych. Stwierdzam, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiarów wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do punktu 6. Sprawy bieżące. Więc proszę. Pani Grzesiu. Mówisz się ja pierwszy. No zacznę to. Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek odnośnie przywrócenia znaków ruchu drogowego na ulicy Głowackiego w imieniu oczywiście mieszkańców. Mówię jako przedstawiciel. Na ulicy Głowackiego i na ulicy Żabiej koło kościoła, a następnie drogi powiatowej, która się zaczyna Wojska Polskiego od skrzyżowania Kilińskiego z Żabą. To jest taki wniosek. Mam zdjęcia, żebyście się po prostu zapoznali, jak to wygląda i rzeczywiście jest. Omówić, jeżeli chcecie, każde jedno skrzyżowanie, każdą jedną drogę omówić. Ale najważniejsze są znaki. Znaki drogowe, które po prostu mówią co innego niż jest. W praktyce jeżdżą samochody ciężarowe. Ja bym to przedstawił panu przewodniczącemu. Proszę puścić wszystkim radnym, a za chwilę czy mam omawiać ulicę Głowackiego, czy po prostu to jest wystarczające?
Ja mam zapytanie, tam jest znak 10 ton mas, rzeczywistej masy całkowitej. Tak był taki. A teraz jest 25 ton i zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Proszę Państwa, żebyście wytłumaczyli, omówili te znaki, żeby każdy wiedział, co ten znak dawniejszy znaczył, a co obecnie znaczy. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Został zmieniony znak na ulicy Głowackiego z 10 na 25 ton. Tylko znak masy rzeczywistej, tak, to jest tak, najważniejsze. Do 10 ton jest do 25. A 25 to jest znak zakazu wjazdu. Czy każdy, żeby się wypowiedział z radnych, czy jest bezpiecznie na ulicy Głowackiego? Czy to skrzyżowanie na ulicy Głowackiego jest dopuszczalne do samochodów ciężarowych, czy nie? Czyli to skrzyżowanie to jest drogi dawniejsze dwunastki krajowej, obecnie to jest droga wojewódzka 874 z drogą Głowackiego L1514. To nie pomylmy, bo droga powiatowa dalej będzie. Chodzi o głównie o skrzyżowanie. A jaką alternatywę Pan widzi dla tej drogi? Dla tej drogi alternatywa powinna być po prostu S, droga 17. Proste rozwiązanie. Nie powinien żaden samochód ciężarowy wjeżdżać, ponieważ to strefa jest zabytkowa do ulicy Partyzantów. To jest... Czy mam omawiać dokładnie wszystko? Bezpieczeństwo dzieci, przechodni... No to ja wiem, ja też tam mieszkam, ja wiem, tak. I Pan może przechodzi przez to przejście, które stworzyliście? Znaczy, ja nie wiem, to... Nie, nie, to droga powiatowa, przepraszam, no ale za zgodą Urzędu Gminy. Zaraz chwilę. Panie wójcie, panie wójcie, pan o 19.07 wyraził zgodę. Mam na to pismo. Pan nie odpowiedział na moje pismo. Prawda? Czy nie? Czy panu pokazać? Panie Henryk, może tak, zacznę panu, wytłumaczę państwu, jeżeli chodzi o drogę powiatową, to nie jest droga gminna, która podlega jurysdykcji Urzędu Gminy Kurów, Wójta Gminy Kurów, to jest droga powiatowa. I jeżeli chodzi o drogę powiatową ulicę Głowackiego, pan Henryk, pan Grzesio brali udział w Komisji Infrastruktury Powiatu Puławskiego, z tego spotkania nagranie. Trwały teraz pomiary natężenia ruchu oraz ekspertyzy na słupie była kamera, która cały proces przejazdu samochodów proces został nakręcony i jest na podstawie tego liczone natężenie ruchu. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, czyli przejścia dla pieszych, znaki drogowe, pionowe czy poziome, przedstawiciel urzędu, jeżeli zarządca drogi zaprosi go na spotkanie, jeżeli chodzi o uzgodnienia, bo skrzyżowania z drogą powiatową mamy, czyli ulicę Nowy Rynek, ulicę Partyzantów, ulicę Poprzeczną, jeżeli nas zaproszą do tego, żeby brać udział w spotkaniu, to my z głosem doradczym w takim spotkaniu bierzemy udział. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, bo Państwo podnosili również, że nie ma znaków poziomych, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z drogą wojewódzką, linii stopu. I z mojej wiedzy droga wojewódzka jest od tamtego roku i Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do zmiany organizacji ruchu. I pracownicy starostwa, żeby poznać wszelkie problemy, uzgadniali z nami organizację ruchu drogi wojewódzkiej i takie uwagi, jeżeli chodzi, które nie zostały naniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ani przez powiat, nie zostały odnalezione, czyli znaki poziome, jeżeli chodzi o znaki stopu, zostały przez nas zgłoszone, że takich znaków nie ma. Pierwsza rzecz, która była zgłaszana na początku kadencji, czyli prawie rok temu,
To był problem stojącej kałuży na ulicy Głowackiego i to było zgłaszane do Zarządu Dróg Wojewódzkich i ten odcinek został, ten asfalt został wymieniony. Organizacja ruchu jest w trakcie, więc jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, pewnie niebawem zostanie zatwierdzone to przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i te linie zostaną wymalowane. Jeżeli chodzi o organizację ruchu na drodze powiatowej ulicy Głowackiego, również Zarząd Dróg Powiatowych w tej kwestii pewnie dla celów jakichś, no żeby nie pominąć żadnej istotnej sprawy, również firma, która wykonuje organizację ruchu, zgłosiła się do nas i również widzieliśmy i zgłaszaliśmy swoje uwagi do organizacji ruchu. Poza, bo nie było jeszcze w tej organizacji ruchu informacji na temat znaku, jaki ma być postawiony za ten znak, który jest w tym momencie postawiony 25 ton. Więc jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, widzieliśmy, przejście ma zostać przeniesione w miejsce, które Państwo zgłaszali, że jest w złym miejscu i zostanie to zniwelowane tylko w tym momencie, kiedy zostanie ta organizacja ruchu zatwierdzona. Jeżeli chodzi o znaki tonażowe, to Pan Henryk rozmawiał ze mną, było pismo i również na potrzeby, żeby pokazać, że chce działać, również były wysyłane pisma do Zarządu Dróg Powiatowych, do Pani Starosty, do Policji o kontrolę, do Inspekcji Transportu Drogowego i Państwu Radni informacje takie na poprzednich spotkaniach ode mnie otrzymywali. I pisma zostały zwracane informacja, że kontrole się odbywały i policja ani Inspekcja Transportu Drogowego nie ukarała nikogo mandatu. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że kierowcy najczęściej pilnują policji, nie policja kierowców, więc tutaj problem ciężki do rozwiązania. Jeżeli chodzi o kanalizację, to jeżeli chodzi o realizację kanalizacji, no to już było zastane przeze mnie na etapie kończenia tej inwestycji i rozliczenia tej inwestycji, więc ciężko mi powiedzieć co do wpływu studzienek, jeżeli chodzi o przejazd samochodów po tych studzienkach. I zważywszy na to, że inwestycje również realizował Zakład Usług Komunalnych. Również dotarło do nas pismo, bo tutaj Pan Henryk pisał pismo do konserwatora zabytków. Informacja, że jeżeli byśmy chcieli, nie powinniśmy puszczać ruchu, jeżeli chodzi o ulicę Wojska Polskiego, ruchu Aleją Lipową. Jeżeli chodzi o studzienki zapadnięte na ulicy Wojska Polskiego, to też przez Państwa tutaj na komisjach i na sesjach informowałem, że cały czas podejmujemy działania, żeby tą ulicę wspólnie z powiatem realizować. Było tam spotkania jeszcze wcześniej, już nie mówię o organizacji ruchu, mówię o zapadniętych studzienkach. Były tam spotkania z Panem Dyrektorem Żorawieckim, z pracownikami. Spotkaliśmy się z projektantami, szukaliśmy rozwiązania, no i rozwiązanie jest jedno, trzeba po prostu tą drogę wyremontować. Jak mówimy o wyremontowaniu, czyli mówimy o środkach finansowych, które musimy znaleźć w budżecie gminy na wykonanie. Kwestia jest tylko ustalenia, w jakim zakresie, czy to ma być połówkowo wyremontowana droga, czy po całej szerokości wyremontowana droga, ale każde działanie wymagające już przebudowy czy remontu, no, skutkuje wydatkiem środków finansowych, prawda? Więc jak najbardziej bierzemy to pod uwagę. Budżet jest jaki jest. Naprawdę jest, ten budżet będzie przyszłoroczny, trudno nam spiąć, ale myślę, że wspólnie uda się nam to zrealizować i również znajdziemy środki na, przy pomocy Państwa Radnych, Państwa działania i przychylności powiatu, bo zazwyczaj wszystkie inwestycje były realizowane pół na pół, zostanie to wykonane. No to tylko tyle mogę taką deklarację składać, że będziemy w tej kwestii dać. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, podkreślam, kto by to nie był, były spotkania, jeżeli chodzi o organizację ruchu,
zawsze podtrzymuję swoje zdanie, że jestem za mieszkańcami mojej miejscowości, żeby to ograniczenie było mniejsze. Jeżeli chodzi, bo też tutaj radni byli wtajemniczani, jeżeli chodzi o drogę, która miała kiedyś powstać od Białej Figury w stronę węzła, to tutaj również radni podjęli taką decyzję, że nie będą ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej drogi skreślać, czyli ta droga dalej będzie w studium i w planie funkcjonowała. I podjąłem rozmowy z właścicielami tych działek, które są tutaj od razu od ulicy Lubelskiej z pytaniem, dostałem takie pozwolenie od Rady, że w razie sytuacji, kiedy dochodziłoby do finalizowania, to podniosło rękę za zakupem tych działek, żeby dwie działki, które są od ulicy Lubelskiej, kilkuhektarowe, wykupić i żeby były w zasobie mienia komunalnego, bo ci chcieli te działki przekształcić na działki budowlane, bo oni nie wiedzą, kiedy ta droga powstanie i oni również żyją tu i teraz i chcieliby na przykład te działki, tę działkę sprzedać, wziąć pieniążki, wyremontować sobie dom czy cokolwiek. Nasze działanie nie może polegać tylko na blokowaniu komuś wykonania jakby znaczy korzystania z działki w sposób, który by chciał, więc podjęliśmy rozmowy, jeżeli chodzi o wykup tych działek. W tym momencie trwają prace wyprowadzenia, uregulowania stanu prawnego tych działek i dalej podtrzymujemy, nic się nie zmieniło. Przedstawiciel całej rodziny, która wchodzi w masę spadkową na tych działkach, dalej podtrzymuje chęć sprzedaży tych działek, a my dalej podtrzymujemy chęć zakupu tych działek, więc tutaj kroki zostały poczynione w tej kwestii. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? To, co mogę, o co mogę prosić, gdzie mogę lobować, to zawsze proszę, żeby Państwa, nasz wniosek, bo przecież też niedaleko tej ulicy mieszkam, został uwzględniony, ale dalej podkreślam, że to nie jest droga, która jest w jurysdykcji gminy Kurów. Również były konsultacje społeczne dotyczące naszych dróg lokalnych. Tych ankiet spłynęło ponad chyba 70. Również złożyliśmy zapytanie ofertowe do firm, które zajmują się przygotowaniem dokumentacji do organizacji ruchu, żeby nam przedstawiły swoje oferty, więc czekamy teraz na odpowiedzi. I myślę, że zadanie własne, jeżeli chodzi o drogi gminne, jeżeli chodzi o organizację ruchu, w przyszłym roku uregulujemy w taki sposób, żeby mieszkańcy pozostałych ulic dróg gminnych czuli się bezpiecznie, czyli wnioski o spowalniacze, wnioski o ograniczenie tonażu, wnioski o ograniczenie prędkości, mam nadzieję, że będą zrealizowane. Jeżeli chodzi o drogę powiatową, dalej podkreślam, że nasze stanowisko i podejrzewam, że dzisiaj jak jest poruszane na Komisji Bezpieczeństwa, no musi być przekazane stanowczo, że chcemy, aby to bezpieczeństwo na tej drodze powiatowej, czy jednej ulicy Głowackiego, czy ulicy Wojska Polskiego, poprzez organizację ruchu było zabezpieczone w jak najlepszy sposób. No to tylko tyle woli wyjaśnia decyzję i tak będzie podejmował Zarząd Dróg Powiatowych i organizację ruchu Starostwo Powiatowe w Puławach. I dalej powiem w ten sposób, jeżeli zostanę zaproszony na komisję, która będzie opiniowała ten projekt, będę opiniował projekt w taki sposób, żeby dla Państwa był jak najlepszy. No to tylko tyle mogę Państwu tutaj dzisiaj powiedzieć, zdeklarować i obiecać publicznie przed kamerami, że w takiej komisji mój głos zawsze będzie za Państwem. Panie Wójcie, czy Pan posiada decyzję zmiany znaku z 10 na 25 ton? Znaczy decyzja to... Ponieważ decyzja... Pan jako gmina uczestniczył w tym, na co się powołuje Powiatowy Zarząd Dróg. Decyzja czy to Pan ma decyzję? Ale pismo. My nie jesteśmy stroną w postępowaniu tym, więc my decyzji pan jest nie mamy, nie? Przedstawicielem miasta Kurowa, który się liczy powiat. Bo to przechodzi przez Kurów, proszę Pana. Ale nie jest drogą, to nie jest droga gminna, którą my podejmujemy decyzję. Proszę, być tonosz, nie? Podejmuje decyzję. Pan wyraża zgodę. Powiem. Jeszcze raz Panu mogę pisma pokazać.
Ale pani może... Dlaczego 19.7.2019 roku wyraził zgodę? Jeszcze raz którego? 19 roku. 19.07. Na te znaki. Proszę mnie wytłumaczyć. Panie Henryku, nie ma zgody, nie ma żadnych uzgodnień, nie ma podstawy. Jak nie ma uzgodnień? Na to są pisma. I pan się wypiera? Ale pan przedstawi pismo. Proszę. Dobrze, to ja Państwu wytłumaczę, ja już Panu wytłumaczę, jak wygląda sytuacja. To już powiedziałem od początku. Komisja miała takie spotkanie, ale w komisji bierze udział przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, Policji i Urzędu. Ma Pan protokół z tego spotkania? Był Pan? Był, ale ma Pan protokół z tego spotkania? Pisze. Niech Pan zobaczy, Panie Burcie, pisze. To uczestniczył Pan. No uczestniczyć w komisji, uczestniczyłem. No i wyraził zgodę. Nie było, to teraz w tym momencie to Pan kłamie. No ja. No, bo Pan nie ma protokołu z komisji i Pan nie wie, jakie było stanowisko urzędu. Komisja w składzie 4 osób, nawet przy moim głosie przeciwnym, mogła ustalić, co chciała. To wolno wyjaśnię. A Pan przeciwny był, tak? Tak. Tak? Tak jest. To Pan... Panie Wójcie, może ludziom przyślę to pismo, żebyśmy mieli nie odpowiedział na to pismo, które złożyłem, żeby ale ludzie mieli to podkładkę, że rzeczywiście panie, wójt gminy Kurów jest za. Jest przeciw. Przeciw temu znakowi, który jest. Tak, może i przeciw. czym się w takim razie sugerowała komisja po prostu? Zmianą znaku. Właśnie, znaczy chodzi o zmianę znaku z tych 25, nie komisja, bo mi chodziło o co akurat innego. Czym się w takim razie komisja sugerowała podejmując tą decyzję? Przecież pan wójt wnioskował, był przeciwko ruchowi ciężarowemu. Rozumiem, że pan wójt był przeciwko ruchowi ciężarowemu. Więc czym komisja się sugerowała? Może szanowni państwo, żeby dla jasności. Ta komisja spotkała się, pismo, to wygląda sytuacja w ten sposób. Ten znak, to nie było tak, że to była komisja, która zmieniała znak, tylko to była komisja, która stwierdzała, czy ten znak jest prawidłowo czy nieprawidłowo, tak? Więc to nie była komisja, która go zmieniała, żeby było dla jasności, tylko to była komisja powołana, zainicjowana po to, żeby ten znak zmienić. Historia wygląda w ten sposób. Pan Henryk prosił o zmianę tego znaku, więc zwrócił się do mnie o zmianę tego znaku. Nie jestem właściwy do zmiany tego znaku, bo to nie jest droga gminna, tylko droga powiatowa. I zgodnie z właściwością zostało wysłane pismo z prośbą o zmianę tego znaku na 16 ton, bo o takim znaku... Nie ma 16 takich ton, nie ma. Ale rozmawialiśmy o... Nigdy o 16 tonach nie rozmawialiśmy. A jakie jest pismo od Pana? Od Pana? Ode mnie 12 ton. Ponieważ drogi powiatowe mają 12 ton teraz. Panie Henryku, dobrze, może było 12 ton, zwracam honor jak najbardziej. Pana wniosek był przekierowany w sensie od wójta gminy Kurów do Zarządu Dróg Powiatowych, do Pani Starosty o zmianę tego znaku. I na ten wniosek została zwołana komisja i mój wniosek był cały czas podtrzymywany, żeby to było 12 ton. Policja nie wyraziła zgody, Zarząd Dróg Powiatowych nie wyraził zgody i nie wyraził zgody przedstawiciele starosty. W głosowaniu, w podnoszeniu wniosków ja dalej byłem za tym, żeby ten znak zmienić. Nie chcieli Państwo ze mną rozmawiać. Komisja skończyła się bez zmiany tego znaku. I na tym się skończyło. Panie Wójcie, tutaj na tych zdjęciach widać, że kiedyś był znak 10 ton. Czy ma Pan dokumenty, na podstawie których doszło do zmiany na 25 ton? A kiedy to nastąpiło? Ale kiedy to 10 ton nastąpiło? Z 10 na 25? W 16 roku to nastąpiło, bo to z czasem. Ja chciałbym wszystkim
żeby pan wójt zobaczył, co to znaczą te znaki, bo przykładowo mało kto wie, może pan tutaj przewodniczący rady jako policjant wytłumaczy. Przykładowo ja tu mam, pokażę. Może najpierw pan przewodniczący pozwoli albo nie. Przepraszam. Bo to nie pan prowadzi, tylko pan ale przewodniczący. Ale ja nie jestem tutaj. Bo pan tutaj, tam pana miejsce, to pana przewodniczący. Przepraszam. Proszę bardzo. Żeby wytłumaczyć, przykładowo, znak ten, czyli B5, a B18. B18 to jest. Jaka różnica? Wtedy już będziemy wiedzieć, że to pochodzone. To jest na ograniczenie tonażowe. O dopuszczalnie mi się cały. Znak B5. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Stosuje się w celu wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Znak B5 stosuje się przede wszystkim na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu lub występują trudne warunki drogowe, np. mała szerokość jezdni, małe promienie łuków na skrzyżowaniach. Ponadto znak ten może być zastosowany, gdy występuje potrzeba wyeliminowania ruchu wszelkich pojazdów ciężarowych, zabytkowych czy reprezentacyjnych dzielnic. W przypadku, gdy zakaz wjazdu ma dotyczyć samochodów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowicie, np. ponad 5 ton, na zakaz na tabliczce pod znakiem podaje się wartość tej masy. Czyli jak to taki, tak jak tu 5 ton, nie? Panie Wójcie, mogę jeszcze coś pytać? Pan mówił, że to było nagrywane, że gdzieś tam chciała kamerę. No to policja i te inne nie mogły przejrzeć tego, nie widać tam, że jest łamane prawo, że ludzie jeżdżą ciężarowymi. Kamera była homologowana? Ja powiem, no, może, no, ja może państwu, panie wójcie, panu powiem. Na przykład ktoś nagrany jest wypadek na przystanku, coś, no i policja korzysta z tych nagrań. I wtedy docieka. Ja może odpowiem, bo żebyście państwo też, żebyście państwo też wiedzieli, ekspertyzy i nagrania robił Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. Niestety nie posiadam wiedzy, jak wygląda nagranie i w jakim celu było to nagrywane i jakie to może jakieś tego konsekwencje wyciągnąć. Ale szanowni państwo, bo tak pan mi przypomniał, ja na początku roku też gdzieś tam mail jest, ja wysłałem pytanie do firmy, która zajmuje się inteligentnymi monitoringami i zadałem mi pytanie, czy można taki monitoring zamontować, który rozpoznaje samochody ciężarowe i może to stanowić dowód do wymierzenia kary czy mandatu. I uzyskałem informację, i tutaj gdzieś na mailu jest, że to nie, taka kamera nie może być, nagranie z takiej kamery nie może być, nie ma znamion w tym momencie dowodu. Znów policja stwierdziła, że jeżeli było nagranie, to znaczy przedstawiciel policji nawet na tej komisji, która jest jednym z tych komisji, przedstawił, że to mogłoby być dowodem do sądu o ukaranie, ale do tej pory no nie znalazłem takiej firmy, która mogłaby za testami sprzedać nam jakiś monitoring, który mógłby być przekazany do sądu jako dowód tego, że ktoś łamie przepisy prawa. Więc tutaj też takie kroki były poczynione. No trudno mi odpowiedzieć naprawdę, bo dalej podkreślam, że jeżeli na komisję zostanę poproszony i będę tylko i wyłącznie sam w kolegialnym organie, mój głos będzie za tym, żeby państwa postulaty zostały przyjęte. Przepraszam. Jeszcze dziękuję. Ja mam jeszcze jedną sekundę. Zaraz, chwilę. Ale na sekundę tylko. Dobrze. Ale operator, który obsługuje system monitoringu, który by poświadczył fakt, że w tym momencie ten pojazd jechał, już wtedy to zdjęcie, czy to nagranie będzie dowodem w sprawie, jeżeli operator systemu monitoringu poświadczy fakt, że to miało miejsce. No tak, tylko każda osoba, która ujawni wykroczenie, ma prawo złożyć zawiadomienie. Panie Waldku, no tak tylko, że u nas nie było systemu, jeżeli chodzi o monitoring, nie było nigdzie wprowadzane monitoringu, tu w urzędzie nie ma monitoringu. No, żeby go stworzyć, muszę mieć na to też również środki finansowe. My rozpoczęliśmy naprawdę wiele zadań, które są zadaniami własnymi gminy, które kosztują gminę, jak studium, jak
plan, jak organizacja ruchu, podstawowe rzeczy, które Państwu są potrzebne. I też tutaj chciałem podkreślić, żebyście Państwo też mieli wiedzę i pewnie macie tę wiedzę, że jeżeli chodzi o organizację ruchu na drogach gminnych, podkreślam, na drogach gminnych, zrobiliśmy konsultacje, bo chcieliśmy pokazać Państwu, że to Wy najlepiej wiecie, co na tych drogach się dzieje. I mieliście możliwość i wielu mieszkańców z tego skorzystało, żeby nam sugestie dotyczące organizacji ruchu na drogach gminnych przekazać. I my te sugestie w zapytaniu ofertowym do firm, żeby przedstawić im, z jakimi problemami będą się borykali, przedstawiliśmy. I mam nadzieję, że jeżeli chodzi o drogi gminne, to Państwu radnym, tak jak obiecałem, przedstawię, żebyście wiedzieli, żeby nie było sytuacji, że ja zatwierdzę jakąś organizację ruchu i komuś zrobię sytuację na jego drodze trudną. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe i wojewódzkie, decyzji nie podejmuje organ gminy Chór. To tylko woli wyjaśnienia im. Panie wójcie, jeszcze chciałem się zapytać o drogę gminną Żabia. Ko kościoła co jest? Dlaczego nie ma znaku? Dlaczego nie jest opisana? Na wystepce stoi znak, na znaku, po prostu znak ulica Żabia. Dotyczy chyba tej wysepki. Nie na ulicy, tak jak prawidłowo powinno stać. Ale panu chodzi ale o chodzi, znak Żabia, czy bardziej gdzieś się Żabia? Żabia to jest od ulicy Wojewódzkiej, czyli tej zwanej dwunastki, do końca, aż tam do Bocianiego Gniazda, prawda? Działka, panie Henryku, działka od ulicy Wojewódzkiej do, jak pan mówi, do Bacianiego Gniazda jest działką gminną, ale przebieg drogi powiatowej, bo ja się rozmawiam z panią dyrektor, jest w dokumentach opisany od drogi wojewódzkiej do Kalenia. Więc tutaj zastaliśmy sytuację taką, że jest nieuregulowany stan prawny działki z przebiegiem drogi. I również mam nadzieję, że będziemy tę sprawę wyjaśniać, tylko proszę mieć tu moim wszystkim wiedzę taką, że my do organizacji ruchu dopiero do realizacji przystępujemy. Nie może mieć pan do mnie pretensji, nie, że ten stan prawny jest taki, a nie inny, bo ja zostałem. Ja będę go próbował prostować. My naprawdę prostowaliśmy mnóstwo dróg i działek przez ten rok czasu. No nie wszystkiego nie da się naprawić, nawet sprawa GPZ-u, to trwa tygodniami negocjacji rozmowy, żeby to wyprowadzać. No, pan się bardzo świadkiem, że dlaczego ja się pytam o to? Pisma. Panie Bójcie, dlaczego się pytam o to? Przykładowo to ulicę Żabia, bo pan się troszczy, ale ja, prawda? I ma pan słuszną rację, bo do zabytku on nie należy, prawda? Ale z kolei dlaczego tym się nie troszczy, kiedy mu parkan się wali, kiedy kościół pęka? Panie Henryku, ja powiem tak, jeżeli chodzi o kościół i parkan, ja współpracowałem z poprzednim proboszczem, współpracuję z obecnym proboszczem i problem parkanu księdzu proboszczowi zgłaszałem, zaproponowałem mu również moich ekspertów, z którymi współpracuję. Tylko jest taka sytuacja, że ja nie mogę księdzu proboszczowi narzucić, że on ma wziąć sobie tych ekspertów, bo on za to płaci. To nie są pieniądze moje, tylko parafii. Parafia ma swoje organy do tego powołane, żeby zatwierdzać wydatki na ekspertów i na ekspertyzy. Ja dwóch panów do księdza przy okazji wycinki drzewu, również ekspertów do księdza takich wysyłałem, bo jeżeli chodzi o zabytki, to proszę mi wierzyć, że naprawdę również mi leży na sercu. I to, co widzę z parkanem i bramą, już było przeze mnie księżom, proboszczom zgłaszane, tylko że ja nie mogę komuś narzucić, że on ma zrobić, tak jakbym panu narzucił, że pan sobie zrobi. Tak, ja to rozumiem. Ja rozmawiam. Proponowałem, pokazałem i służę dalej pomocą, żeby znaleźć kogoś, kto by mógł stwierdzić, czy ten mur da się ratować, czy się go nie da ratować, ale to nie jest moja decyzja. Ja mogę tylko uprzejmie poinformować, że mam osoby, które mogłyby pomóc, przyprowadzę, a już co do honorariów, czy wynagrodzeń, czy opłat za to, to się parafia musi dogadywać z tymi osobami, bo nie przyjdą takie osoby i nie zrobią tego za darmo, bo dziś nie ma nic za darmo. Tak. Moje ostatnie pytanie. Panie wójcie, zmiana tych znaków z 10 na 25 i z 5 na 20 nie poprzedzona była rekonstrukcją drogi. Nie wiem, czy pan rozumie.
No, to są kocie łby zalane masą asfaltobetonem w latach 70. Obecnie tam trochę nalane jest warstwy asfaltowej i przy budowie kanalizacji. W innych ulicach tych samych jest po 10 ton. Kilińskiego, Kościuszki. Dlaczego tak się dzieje? Ja odpowiem, jeżeli chodzi, to dalej podkreślam, żeby... Jeszcze chciałbym, przepraszam, jeszcze jedno dokończyć, żeby pan wiedział. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z Głowackiego eliminuje całkowicie wjazd samochodów ciężarowych. Dlaczego to nie dociera do porostu przełożonych dla organów państwowych? Skrajna 12 centymetrów. Chodnika, skrajna 70, 60, 90, tam idą pana dzieci, to nasze wnuki idą tą drogą i nikt na to nie reaguje, nie zabezpiecza tego. Panie wójcie, to jest zgroza już, naprawdę, prosimy o szybką interwencję, dopóki się nie stanie jakieś nieszczęście, a wypadków na naszej ulicy jest bardzo dużo. Dobrze, teraz odpowiem. Dziękuję. Pani, to moje było ostatnie pytanie. Dobrze, teraz odpowiem, jeżeli chodzi o organizację ruchu na drogach gminnych. Tak jak podkreśliłem wcześniej, organizacja ruchu na drogach gminnych jest przeze mnie zastana. Tak jak było to zorganizowane wcześniej, tak też to zastanę. Na dzień dzisiejszy poszło zapytanie ofertowe i wszystkie drogi publiczne, znaczy może przepraszam, większość dróg publicznych, 80% dróg publicznych z terenu gminy, tam gdzie mieliśmy zatwierdzone projekty organizacji ruchu i są poprawne, nie będziemy tego robić, będą przeanalizowane pod kątem, czy są prawidłowo oznakowane. Jeżeli chodzi o oznakowanie dróg, co jakiś czas, już nie chciałem powiedzieć, że co roku, ale co jakiś czas, bo nie pamiętam cykliczności, jest przeprowadzana okresowa kontrola przez Wydział Starostwa Powiatowego, Wydział Komunikacji. Te znaki są sprawdzane, czy są poprawnie postawione i zgodnie z organizacją ruchu. I wszelkie uwagi również, które były teraz po kontroli, bo taka kontrola była, będą w tej organizacji ruchu uwzględniane. Jeżeli chodzi, zadał pan jeszcze pytanie o te tonarze. Jeżeli chodzi o wykonanie drogi, jak najbardziej, ja rozumiem, jak wygląda droga powiatowa, że ona była z kocich łbów. Wiem, jak ona jest, w jakiej technologii wykonana i dalej podkreślam, że na pewno po dzisiejszym spotkaniu nasze stanowisko będzie jednoznaczne, żeby wnioskować do Zarządu Dróg Powiatowych i Starosty, aby wnikliwie się tej sprawie przyjrzeli. Tu mogę powiedzieć również, że ta wnikliwość powiatu polega na tym, że zostały zlecone właśnie pomiar ruchu oraz ekspertyzy przez niezależne laboratorium drogowe i pewnie zostaną one Państwu na opinii publicznej czy Radzie Powiatu Puławskiego przedstawione. I na podstawie tych dokumentacji również będzie to później ten znak analizowany. Tutaj jeszcze dla Państwa wiedzy, żebyście mieli też świadomość i radni mogą to potwierdzić, że był moment, że wprowadzaliśmy do budżetu gminy środki finansowe na dokumentację do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi od Łąkoci aż w ulicę Wojska Polskiego w stronę Płonek. 85 tysięcy próbowaliśmy wprowadzić do budżetu na dokumentację projektową, żeby przebudować tę drogę, ją wzmocnić i zrobić. Po negocjacjach, to już było w budżecie, zajmowaliśmy to na sesji Rady Gminy, Państwo radni to mogą Państwo potwierdzić, są nagrania, żeby przebudować do Funduszu Dróg Samorządowych można było wprowadzić ciąg dróg z trzema numerami dróg publicznych, czyli to była droga powiatowa Kurów-Michów, czyli od Łąkoci, bo tam jest problem zgłaszany przez mieszkańców, ulicę Głowackiego w centrum Kurowa, ulicę Wojska Polskiego z parkingami i to, co pan Bogdan Kamiński, radny Sponek podnoszą, najazd na most i drogę w stronę Kalenia, końcówka już przy samej granicy gminy.
I też taki wniosek wójta gminy Kurów padł. Tylko, że to był moment taki, że nie znaliśmy jeszcze realiów, jak będą Fundusz Dróg Samorządowych wyglądać, bo była obietnica, że to będzie do 10% wkładu własnego, do 90% dofinansowane. Okazało się, że dofinansowanie jest w kwocie do 60% wykonania i powiat może złożyć dwa wnioski na cały powiat. I dostaliśmy informację, że ta droga, ten ciąg, który planowaliśmy, który negocjowaliśmy, który chcieliśmy wprowadzić, nie w najbliższym czasie roku budżetowego i następnego roku budżetowego nie zostanie uwzględniony, więc ta dokumentacja, żeby nie wydawać 85 tysięcy przy deficytowym budżecie, została wycofana i prosiliśmy, żeby ta droga została uwzględniona jak najbardziej. Jak była komisja infrastruktury, również prosiłem, powiedziałem, że to komisja, bo na komisję nie zostałem zaproszony, więc na tym spotkaniu z Państwem na Nowym Rynku nie uczestniczyłem, bo to nie jest komisja, która organizuje nasz urząd, tylko to była komisja powiatowa. Wiedząc o tej komisji, prosiłem przedstawicieli naszych radnych powiatowych, żeby drogi powiatowe na terenie gminy Kurów objechali i sami Państwo byli świadkami, że spotkanie to miało miejsce. Przyjechali również na Łąkoć, obejrzeć drogę, jak wygląda i z pewnością mogą wyciągnąć wnioski, tylko wiadomo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o środki finansowe w budżecie powiatu i w budżecie gminy. To też chciałbym powiedzieć, że no to, co mogliśmy, to robiliśmy, no ale to nie jest tak, że my sfinansujemy, gmina sfinansuje przebudowę czy remont w 100% drogi powiatowej. To tutaj takiej sytuacji podejrzewam, że wszyscy radni, jak i ja sobie nie wyobrażam. Sytuacja dofinansowania, tak jak jest, plan, jak jest realizowana 50 na 50, jest do przyjęcia, chociaż wiadomo, że wtedy budżet gminy na tym traci, bo wydatkujemy środki, które moglibyśmy przekazać na środki, na drogi gminne. Więc naprawdę, co mogliśmy, to planowaliśmy, rozmawialiśmy, ta Rada Gminy nad tymi problemami naprawdę rozważała. Państwa wnioski były przekazane i dzisiaj również Pana prośba ostatnia, która padła w ostatnim zdaniu, żeby interweniować, również będziemy podnosić, żebyście mieli Państwo jakby świadomość tego, że my jako Wasi przedstawiciele nie jesteście, my jako Wasi przedstawiciele i Wy nie jesteście sami i Was reprezentujemy, taką prośbę dalej będziemy kierować, żeby Państwa postulaty zostały pozytywnie rozpatrzone. Tylko proszę dalej mieć na uwadze, że ta decyzja nie będzie podejmowana przeze mnie, ani przez organ, jakim jest Rada Gminy Kurów. Tylko to będzie decyzja zarządcy drogi, no starosty Pułaskiego i pewnie, z pewnością tu mogę powiedzieć, że na pewno dla starosty Pułaskiego będzie istotne ekspertyzy i badania natężenia ruchu. Więc to tylko tyle mogę powiedzieć. My dalej deklarujemy chęć współpracy. Jeżeli padłoby hasło z powiatu, że jest szansa, żeby drogę na Łąkoć, tak jak planowaliśmy drogę w niedalekiej przyszłości przebudowywać, czy ją robić, bo przecież tutaj jeszcze podkreślę, że przecież dokumentację na most, na jazdy kilometrowe i końcówkę w Płonkach już mamy dokumentację, żeby robić, no to my jesteśmy chętni do rozmowy. Tylko budżet powiatu również jest przez dociążenia budżetowe napięty. To tylko tyle mogę powiedzieć. No to prowadzi radny przewodniczący. Ja mam tutaj krótkie takie, proszę, przed macie luto. Po pierwsze, czy koszt takiego położenia, tak jak Kurów jechałem drogą, nie takie są te chodki było. No bo u nas teraz, jak te drogę połączyliśmy, no to młodzież jeździ koło mnie też dziś, z tym i jeszcze, no nie zarzucam, ale projektant źle zaprojektował te umijanki na tej nowej drogi, bo jest tam przedmiot i jeśli chcecie z góry. I jak się ani nie widać z tej mijanki, czy ktoś siedzie, ani z drugiej. I już ja miałem sam. Że dwa przypadki takim wstępnym małym, jakiś nie wiem, młody też, pod Burejami. No może coś się wiesz, może 90 lat, a jeszcze pobocza sobie nie zrobione, to nie wiadomo gdzie uciekać. Czy w te grzebę, czy na pobocze, czy polgować, czy to. I mówię, nie wiem jakie to są koszty, jakby Boże, mam jedno wizerunek tej pomijanki takiej pomii, a drugie przed tą górą.
To są duże koszty? Znaczy, może tak, powiem tak. Koszta, może tak, mieszkańcy na zebraniach wiejskich, w tych konsultacjach proszą o spowalniacze ruchu, prawda? Jak najbardziej jesteśmy chętni, żeby to realizować, tylko proszę mieć jedno na uwadze, że my musimy to przeprowadzić w sposób legalny, czyli musimy te progi zwalniające prowadzić do organizacji ruchu, bo jakby były postawione nielegalnie i doszłoby do wypadku, no to wtedy odpowiada zarządca drogi, prawda? Jakby coś się stało, więc to musi być wprowadzone do organizacji ruchu. Jesteśmy na etapie, ja już nie pamiętam, to by było trzeba przejść do pracownika, do pana Damiana, zobaczyć, czy ta droga jest objęta organizacją ruchu. Jak najbardziej pana wniosek może być zostać uwzględniony do realizacji. Jeżeli chodzi o mijanki... Myślę, że może jak ten numer otworzą, to się zmniejszy. Myślę, że tak. No ja powiem tak, no też żebyście mieli państwo wiedzę, to też by... To, ale... Oglądam się, nie ma nikogo, wyjeżdżam, a już poszedł. A już tam odbędę, jak najbardziej wniosek zasadny, tylko proszę nam dać czas, bo musimy to zrobić w sposób prawidłowy, a nie w sposób... To nie jest filatelistyka, że my stawiamy znaki i go ściągamy, musimy to poparte dokumentem, nie? Jeżeli chodzi o mijanki, panie Wojtku, mijanki, naprawdę mi ciężko jest w tym momencie odpowiedzieć, trzeba by było sięgnąć do dokumentacji. Ja rozumiem, że mogą być, ja rozumiem, że mogą w tym momencie wydawać się w złym miejscu, tylko pytanie, czy projektant w pasie drogowym miał możliwość ulokowania ich w innych miejscach. No nie umiem tego odpowiedzieć panu, bo dokumentacja jest. Nawet by wystarczyła jedna mijanka na skraju tej góry. I by było rozwiązała sprawę, bo wtedy by było widać, co jest przed kółko i ja się chwało, to co jest za kółko. A tak powiem panu, ja sam już ze dwa razy no nie wiem, ja może tak, ja to zweryfikuję i postaram się panu na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego tak się stało, a nie inaczej? No, nie mam wiedzy jeszcze w pełni projektowej, żeby odpowiedzieć. Nie. Jest bardzo ładnie złożona droga, elegancko, tylko my raz pomoże to, bo z tym pomocą to też ja nie wiem, czy ci panowie to sobie robią. Z gminy żarty, czy z nas żarty, bo tak. Czy wiesz, dwie toczki ziemi, dwóch panów z żarkami poprawiło, przecież tam trzeba wieźć. Następnego dnia, nie, następnego, za dwa tygodnie czy trzy przywieźli parę roczek jachu, znów panowie grabili, znów to nie dało. Znaczy może... jakiś tam sprzęt ciężki trochę przyszedł, trochę tam darunda. Ja powiem tak, żeby jeszcze wracałem do pana drogi, o której omawiamy, nie? To i tak był majstersztyk, że udało się to zrobić takim kosztem, że firma, która wykonuje kolej, wykonała asfalt w ramach współpracy. Tak samo jak na Koloni Różanej położony asfalt w ramach współpracy, to też jest wielki sukces, bo na taki odcinek gminy pewnie by nie było stać i jeszcze zostanie położona druga warstwa. Przepraszam, pieniądze były zapewnione. Sam pan zapewniony. A czy... 225 tysięcy było przeznaczone na tą drogę, miała być zrobiona ale w dzień maja. No, panie Wojtku, były zabezpieczone pieniądze, bo miały pójść z FOGR-u. Nie, na razie to nie było mowy. Tylko ale składaliśmy do... rozmowy to były, że... No tak, tylko my jesteśmy... Cały czas, szanowni państwo, podkreślam, my jesteśmy cały czas w sytuacji budżetu deficytowego, czyli każda inwestycja jest kredytowana. No to każdy rozumie, ale pierwszy moment. Ale wytrzymaliście, jest piękna droga, myślę, że rozmawiamy, ale do poboczu się odnosić. Na taką drogę to naprawdę będą taki, bo to jak ktoś wiecie z tego, a jak jest tak wysoko. No tak, tylko panie Wojtku, jest taka sytuacja, żeby cały nasz pracownik rozmawiał, bo pobocze miały wykonać w ramach tego porozumienia firma wykonujące. Więc chcemy jeszcze wyciągnąć, co możemy jeszcze wyciągnąć, żeby nie wydawać własnych środków finansowych. Tak samo obiecywali, że dwa tygodnie będzie wiadok otwarty i jeszcze nie jest otwarty, więc naprawdę... O czym to gadać? Jak dopiero położę już zrywają, a to kostkę zerwali, a to... No ale to nie mogę odpowiadać, że... Nie mogę odpowiadać, że... Nie mogę odpowiadać, że... Przepokłonię tam robią już, bo wszystko było asfaltowane, nie szukam się. Proszę wierzyć, dla mnie też było to stresujące współpraca i negocjacje, jeżeli chodzi o ten asfalt. To pan jeszcze... Proszę, ja chciałbym może, żeby pan Artur Poliwierski jako policjant i lokalny mieszkaniec wypowiedział się na temat zagrożeń z tytułu ruchu ciężarowego na ulicy Głowackiego. Czy one mają wpływ, czy ten duży ruch ciężarowy ma wpływ na spadek bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym
na tej ulicy, czy po prostu nie ma wpływu żadnego na bezpieczeństwo. I samo skrzyżowanie. Chodzi o manewrowanie samochodów ciężarowych na skrzyżowaniu z ulicą Wojewódzką, to jest była 12, z ulicą Głowackiego. Bo tutaj widzimy, że samochody, te składy dłuższe, muszą zajeżdżać i z jednej osi na drugą przekraczają osi jezdni w przeciwnym kierunku, żeby wymanewrować na tym skrzyżowaniu. Czy to jest bezpieczne w ogóle na tym skrzyżowaniu? Jak pan to widzi jako policjant po prostu i... Mieszkaniec. Tylko i wyłącznie zależy wszystko od kierowców. Ja to niebezpiecznie będę jeździć i uważać w trakcie manewrów skrętów. Aczkolwiek każdy z mieszkańców wie i widział niejednokrotnie, jak to się odbywa. Żeby jeden samochód ciężarowy mógł skręcić, to drugi musi stanąć odpowiednio. No właśnie, czy to jest, panie, i zaczekać. I... Czy to jest normalne, czy to jest według przepisów i czy tak powinno być? Chciałbym się spytać. No powiem tam, tam jest strasznie ograniczona widoczność poprzez, wiadomo, budynek, który tam stoi. Ale i skrajna jest ograniczona. I widoczność, i skrajna. Tak jest. Jest tam... Ja się krótko zapytam, czy tak powinno być, czy to jest bezpieczne? Ale to nie ode mnie właśnie zależy, czy tak powinno być. Ale nie, ja się chcę od pana dowiedzieć, jak od policjanta. Czy tak powinno być według przepisów, czy to jest bezpieczne? Powiem tak, jeżeli ktoś projektował takie skrzyżowanie i w taki sposób oznakował, to widocznie widział w tym jakiś przepis prawa. A tutaj nie. Ja nie jestem do oceny tego skrzyżowania. Są osoby, że tak powiem, na wyższych stanach. Ale samochody łamią prawo, przekraczając podwójną ciągłą, która tam powinna być fizycznie, bo ona była i ona będzie, gdy skrzyżowanie zostanie pomalowane. Tak. Powinien być stop i podwójna ciągła przed stopem. Powinno być zabezpieczone. Tak, i w momencie, kiedy samochód mógł być wykonywany bez przekraczania linii podwójnej. A każdy samochód, żeby wykonać ten manewr, zarówno... Ciężarowy. Zarówno wjeżdżając od ulicy, od Lublina wjeżdżając, zmienia pas ruchu na przeciwległy, co powoduje korkowanie się tej ulicy. Później dopiero powraca wzdłuż ulicy Głowackiego, powraca z powrotem na swój pas. To samo się dzieje. Co ciekawe, to samo się dzieje od Puław, że najpierw wjeżdża na swój pas, później niestety, żeby się złożyć, musi odbić na lewy pas i dopiero później wzdłuż ulicy Głowackiego wraca na ten pas. Czyli to, panie policjancie, czy to nie jest normalna sytuacja, prawda? To jest normalna sytuacja? No, powiem tak, to jest tylko i wyłącznie kultura... Nie, to nie jest kultura. Tam jest podwójna ciągła i tam jest stop. Ale jeszcze raz... Oni przepłamią przepisy, panie policjancie. To w takim razie nie byłoby ruchu lokalnego tutaj. Nie, mówimy o ruchu ciężarowym. Ale no, ruch lokalny, a droga alternatywna jest jako pojazdy tutaj, autokary, które przewożą dzieci, też mają... Czyli pan jako policjant nie jest w stanie się wypowiedzieć, że te samochody łamią prawo tutaj w tym miejscu? Znaczy powiem tak, przekraczają tutaj linię, ale to mówię, ja na to nie mam wpływu, ja to... No ja rozumiem, że pan nie jest w stanie monitorować tego skrzyżowania cały czas, czyli lepić mandaty, prawda, brzydko mówiąc. No ja to rozumiem, oczywiście, ale to skrzyżowanie w ogóle wyklucza tego typu ruch ciężarowy po prostu ze względu na swoją budowę, specyfikę. Natomiast przecież tutaj pan Henio Wierzbicki powiedział, że jest alternatywa ruchu ciężarowego poprzez S17 i łącznik w Markuszowie. Ale wykluczałby też skręt autokaru na przykład z dziećmi. Autokar z dziećmi musi też ten na ten przeciwległy pas zmienić. Proszę się przyjrzeć, jak wygląda bezpiecznie skręt autokaru z dziećmi na tym skrzyżowaniu. Panie radny, o czym pan mówi? Ale pan chyba, ale wykluczałby też musi przeprowadzić przepisy. Może zrobić to przed Markuszowskim łącznik. Może zrobić to przed Markuszowskim łącznik, który został wybudowany. Dzieci będą jeździć przez Markuszowski łącznik. Tak. To gratuluję pana. Moja córka najmłodsza ma taki problem, że nawet jadąc przez kłodę, nie przez górkę, tylko przez kłodę, boli ją brzuch i czasami zwraca. To teraz niech pan jeszcze przez Markuszu przejdzie. Ale dlaczego przez Markuszu? Nie rozumiem. No przez Markuszu. A dlaczego boli brzuch? No bo po prostu ma problemy lokomocyjne, choroby lokomocyjne. Ale jaki to ma związek ze sprawą? No taki, że ma związek, że możesz jeszcze zamienić. Jeżeli dzieci mają problemy zdrowotne, to się nie wiem, nie wodzi specjalnie środkami lokomocji, a nie środkami transportu publicznego. Panie przewodniczący, mogę zabrać? Na znaku 10 ton, co pokazałem, pisze, nie dotyczy autobusu, masy rzeczywistej. Nie, przeczytajcie, nie dotyczy autobusu. No, słuchajcie, o czym dyskutujemy. Ale tutaj chodzi o to właśnie, że autobus, który jeździ od Lublina w kierunku tutaj skręcając ulicę Głowackiego, no,
Ale to jest pojedynczy. Panie przewodniczący, jeszcze ja. Nie dotyczy. Nie dostosowuje się do znaku. Po kolei. Znaczy, ale wykonać manewr nie mówi, po lewo tego, jak przekroczy tej linii. Dobrze, ale autobus nie przeszkadza. Ale jaką często autobusy szkolne jeżdżą? Tak jest. Ale to było zadane pytanie, czy przekracza... Autobus robi to samo. Długi autobus, przepraszam, długi wycieczkowy, autobus robi to samo. Ale to jest pojedynczy, jeden na jakiś tam czas, a nie 500 samochodów ciężarowych na dobę. A chciałbym tutaj dodać, od kiedy powstała 12, tworzona została tam w kierunku Radomy, to nie zmniejszyło się to troszkę? Absolutnie nie. Nic? Nic. Chciałbym zauważyć jeszcze uwagę, że przejeżdżając. Panie przejeżdżający, mogę. Jest, dlaczego się odbywa ruch TIR? Odbywa się dlatego, że wiator za węzłem kurów jest dopiero obowiązuje i oni wszyscy zjeżdżają. Jeszcze mają znak zakaz wjazdu samochodów wejścia. Ale to się zmieni praktycznie w pół roku już wiator będzie... Ale oni już mają na SC ten znak. Tak, i zjeżdżają, ale za znakiem jest, rozumiem, za z węzłem. Nie. Jest i na SC. Na SC, jakby pan jechał, węzły znaczy. Tak, ulicy Kowalskiego, nie wiecie pan za. Jest przed węzłem wiatr. Jest teraz. Ale proszę państwa, jeszcze jedno nie poruszyliśmy. Do Lublina pan wjedzie trasą S17, tylko 16. Tak, zgadzam, potwierdzam. Teraz do Puław, zobaczcie co w Puławach, jakie znaki postawili na rondzie, na Lubelskiej. 12 ton w jednej stronie i 12 w drugą. Dlaczego nam tu zrobili po prostu 25 ton, gdzie samochody mogą wjeżdżać? Ciężkie, patelnie, ponieważ samochód ciężki, ten duży, transportowy waży 15-17 ton, a ten znak dotyczy 25, prawda? Ale pan myli, bo jak ma w dowodzie wbite... Proszę pana, pokaż mi pan to, zaraz ja panu to, bo to taka sugestia jest. Proszę mi pokazać w kodeksie drogowym takie coś. Proszę ja pamiętam spotkanie z panami policjantami. Proszę pana. I było tak, że jeżeli w dowodzie jest racyjny, jedno rzecz. Ten problem przez kłodę, że jeżdżą samochody na pusto. Jeżeli ma w dowodzie wbite, że dopuszczalna masa całkowita jego załadunku 40 ton, tak, to tak. Na tej drodze, czy na pusto, czy na pewno, nie ma prawa się znać. Dobrze. Teraz tak, proszę pana, żeby pana przekonać, w transporcie ruchu drogowego otrzymałem odpowiedź negatywną. Tu się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. Niech pan mi to odpowie, dlaczego. Byłem na Policji Wojewódzkiej, proszę pana. Co Policja Wojewódzka, sam komendant powiedział? Kto to dopuścił, ja tego nie wiem. My tego nie byliśmy i nie dopuściliśmy. I nie dopuścimy. I sądzę, że teraz jak droga wojewódzka, nikt nie dostanie zezwolenia. Same skrzyżowania, dlatego mówię, wykluczam. Byłem na Politechnice Lubelskiej z profesorami od dróg. Za głowę się wzięli. Dzwonili specjalnie do Puław, do rejonu dróg publicznych. I co? Nie było nikogo, nikt nie chciał z profesorami rozmawiać. Dziękuję. Jeszcze ja chciałbym. Proszę. Panie Wójcie, Szanowni Państwo, myślę, żeby nieco uporządkować naszą dyskusję, to musimy wrócić, cofnąć się kilka lat wstecz. Kiedy była projektowana trasa S12 i wszyscy się cieszyliśmy, bo w tym projekcie miał być łącznik. Zjazd trasy 12 wychodzący, tak jak Pan mówił, w okolicach bloków na Zaciszu. I radość trwała krótko, ponieważ kiedy wybudowano Eskę, S12, o tym łączniku zapomniano. I takie jest moje pytanie. Czy istnieje korespondencja pomiędzy władzami gminy a Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie tego łącznika? Dlaczego zaniechano? Dlaczego, kiedy wykupowano ziemię pod S12, nie wykupowano również ziemi pod zjazd z tej S12? Jakie było stanowisko gminy? I gdyby pan wójt był uprzejmy, na przykład na środową sesję, przedstawić nam korespondencję
bo różne plotki krążą, że to na skutek zaniechania gminy nie było tej inwestycji. Chcielibyśmy się o tym dowiedzieć. Kiedy rozmawiałem z panem wójtem na spotkaniu na Nowym Rynku kilka tygodni temu, pan wójt Wójcicki powiedział, że on nie miał nic do gadania, że to było narzucone. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. Cieszy mnie, że w planach zagospodarowania przestrzennego gminy w dalszym ciągu zachowane są te tereny jako przeznaczone na ten ewentualny zjazd, na ten łącznik. Myślę, że warto go utrzymać. Gmina, myślę, powinna interweniować w dyrekcji autostrad, bo nie jest w stanie finansowo takiego ciężaru inwestycyjnego ponieść. To powinno być w gestii dyrekcji wojewódzkiej, a nawet krajowej. I myślę, że gmina, radni powinni słać zapytania, dlaczego nie powstało i kiedy powstanie, bo sytuacja już przerosła nas, którzy tam mieszkają. To było tak, jeśli chodzi o przeszłość. A myślę, że trzeba się zastanowić, co możemy zrobić w tej chwili, żeby poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy. Tu pan Henryk mówił, że chodnik momentami ma 60-70 cm. Tak, do metra. To są odległości zagrażające bezpieczeństwu ludzi, którzy się poruszają. Bo kiedy mijają się dwa tiry, to te zewnętrzne i krawędzie praktycznie wychodzą poza krawężniki. I to jest bardzo niebezpieczne dla ludzi tam się znajdujących. Ja sam miałem taki przypadek. Najbardziej newralgiczne miejsce jest właśnie na zakręcie na Nowym Rynku przy parkingu. Mijając się z tirem, zjechałem maksymalnie do krawężnika, a mimo to tir tak ściął zakręt, że straciłem lusterko lewe. Nic więcej się na szczęście nie stało, ale otarł mi się lusterko. Tam jest nagminnie właśnie, że wszystkie samochody ten zakręt ścinają i powinny być pasy poziome na całej długości Głowackiego namalowane, żeby chociaż kanalizowały trochę ten ruch. Również przejścia dla pieszych. To, które jest bardzo niefortunne, powiem więcej, bardzo niebezpieczne. Bo jeśli tam stoi jakiś większy samochód, na przykład typu bus, przechodzień wychodząc zza tego busa jest niewidoczny. W ostatniej chwili się pojawia na tym przejściu i może dojść do tragedii. Dlatego powinno, myślę, być przeniesione kilkanaście metrów do przodu. Również... Mam dużo pytań, żeby pan odpowiedział. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, już na tym spotkaniu powiedziałem, że organizacja ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych jest robiona, przejście ma być przeniesione i to, co pan mówi o znakach poziomych, czyli liniach, na odcinku ulicy Głowackiego od węzła mają się pojawić. Więc tutaj państwa jakby to spotkanie, spotkanie na Komisji Infrastruktury przynosi efekt. Tylko kwestia jest tego, że firma musi to wykonać i to musi być zatwierdzone przez starostę Puławskiego w uzgodnieniu z policją. Jeżeli chodzi, czyli przejście jest przeniesione, linie na takiej koncepcji roboczej są narysowane. Oczywiście to nie jest organizacja ruchu, którą my wykonujemy, więc jakby dalej decyzją jest Zarządu Dróg Powiatowych, jak to będzie wyglądało. Przejście dla pieszych będzie przeniesione, to będzie jedno przejście dla pieszych, z tego na chwilę obecną. I kolejne przejście dla pieszych, które byliśmy na komisji kiedyś z policją, to pan radny Kukier przywołał, również będzie. I będą wymalowane pasy do parkowania, jeżeli dojdzie to wszystko do skutku, na razie na wersji roboczej, na Nowym Rynku do parkowania. Więc tak, myślę, że to już państwa, że to będzie już w pewnym sensie to wszystko pomagało. Kolejna sprawa, którą pan podniósł, jeżeli chodzi o dokumentację. Jeżeli dokumentacja jest zachowana w archiwum urzędu, jak najbardziej jesteśmy w stanie radnym przedstawić, ale
To pytanie też ciężko kierować do mnie, jak to było historycznie, skoro pan Stanisław Wójcicki, radny powiatowy na tej komisji był i państwu kilka zdań wyraził. Oczywiście dokumentacja jak jest. Jeżeli radni tak wolę wyrażają, to my jak najbardziej, jeżeli zachowane w archiwum, odnajdziemy i przekażemy, bo tutaj też chciałbym zauważyć, że każda dokumentacja archiwalna ma swoją kategorię i swój okres, kiedy jest przetrzymywana w archiwum, później jest po kilku latach brakowana, prawda, wybrakowywana, więc żeby nie było sytuacji, że tu jest jakaś, żeby wszystko zniszczyliśmy, tak, ale jeżeli jest jak najbardziej, jeżeli radni sobie zażyczą, jeżeli się uda, to do środy, bo nie mogę obiecać tego, to taką dokumentację możemy przygotować, bo to nie jest teczka tylko dotycząca jednej sprawy ulicy Gąskiego, tylko to jest cały segregator, który jest w dokumentacji wpinane ad acta, ewentualnie odpowiedzi na pisma w zakresie drogownictwa. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o historię, no ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach. No, pan tutaj radni z poprzedniej kadencji byli na sesjach Rady Gminy, więc państwo tą historię na pewno po części znają. No, cóż jeszcze, nie wiem, o co pan jeszcze prosił, pytał, żeby przygotować, powiedzieć. No dalej podkreślam, że my będziemy naprawdę wykonywać wszystko, żebyście państwo czuli się bezpieczni. Tutaj też jedyna rzecz, jaką ja w stosunku do mieszkańców, którzy mają środki transportowe i płacą podatki na terenie gminy, bo też byli zatrzymywani na ulicy Głowackiego i na innych ulicach, gdzie to nasz wpis nie dotyczy mieszkańców albo dojazdów do posesji, wysłałem pismo do komendy policji, że z wykazem z samochodów i sprzętu, za który jest płacony podatek, żeby policja miała informację, kto jest podatnikiem, kto jest tym mieszkańcem, który płaci podatki na nasze drogi gminne i może jego ta jakby wyłączność nie dotyczy. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to żebyście państwo mieli zezwoleń takich, które są z opłatą skarbową. Ja nie wydawałem na drogi gminne, oczywiście żadnego, nikt nie złożył wniosek na drogi gminne. Dopiero teraz w piątek była pierwsza rozmowa z przedsiębiorcą, jeżeli chodzi o drogi gminne, więc jeżeli złożył wniosek, spełnił przesłanki formalne i chodzi tu o drogi gminne i potrzebuje dojechać do miejsca, gdzie prowadzi działalność gospodarczą, to z pewnością takie zezwolenie po odniesieniu opłaty dostanie. I jeszcze jedna rzecz, która dotyczyła dróg gminnych, na którą wyraziłem zgodę. To był dojazd samochodów ciężarowych do pól w związku z kampanią buraczaną, bo przecież jesteśmy gminą rolniczą i to jest okres, w którym muszą te buraki zostać wywiezione z pól. I też taka informacja została, znaczy no nawet nie musiałem wyrażać zgody, bo to jest, mieszkańcy przecież muszą dojechać do swoich pól, tylko to wykonują transportem na przykład z cukrowni. Zostałem poinformowany, którymi drogami będzie ta kampania buraczana, dwoma drogami czy trzema drogami gminnymi prowadzona, to było w Obrędy, Klementowic i Płonek i przyjąłem to do wiadomości i z tego tytułu nie robiliśmy żadnych problemów rolnikom, żeby te buraki odwieźć do cukrowni. Kampania buraczana się zakończyła, nie było żadnych interwencji w tym temacie. No i chyba tyle, no, żeby pana Grzesia tutaj wyjaśnił to, o co prosił, o co pytał. Jeżeli znajdziemy, jak najbardziej przedstawimy, jak wygląda sytuacja. No nie bójcie, miałbym jeszcze do dodania kilka propozycji, które wypłynęły od mieszkańców. Właśnie na tych chodnikach, które są bardzo wąskie, metr i mniej, żeby na przykład zamontować bariery, które będą oddzielać ruch pieszy od ruchu samochodowego. Wtedy pieszy czuje się bezpiecznie. Dobrze, ja odpowiem już panu na to pytanie. To nie jest droga gminna, gdzie ja będę decydować o barierach. Ja wiem, to trzeba wnioskować do powiatu, oczywiście. Jak najbardziej. Jedyna rzecz, jaką mieszkańcy ulicy Głowackiego prosili, to jest chodnik w stronę Kłody, czyli od ulicy Wiśniowej w stronę piekarni i dalej aż do węzła. Taką uchwałę o pomocy rzeczowej w wykonaniu projektu Rada Gminy podjęła i ten projekt został wykonany i w tym momencie, gdy my projektowaliśmy to, wprowadziliśmy tam, gdzie dochodziło do wypadków, na odcinku dwóch posesji, gdzie najczęściej były demontowane wypadkami ogrodzenia, wprowadziliśmy w projekcie bariery energochłonne. Tylko to będzie nasza pomoc rzeczowa i na tym mieliśmy jakby czuwanie.
Teraz jest taka sytuacja, że to też, szanowni państwo, zmieniły się przepisy drogowe i w terenie niezabudowanym między chodnikiem a jezdnią musi być zrobiona przerwa dla bezpieczeństwa. W terenie zabudowanym chodniki mogą być projektowane i budowane przy krawędzi jezdni, ze względu na to, że ruch odbywa się co do zasady prędkością 50 km na godzinę. Ulica Głowackiego, chodnik został zaprojektowany i również składany był wniosek do budżetu powiatu z wnioskiem o to, żeby ten chodnik z barierami w tym miejscu wykonać. Jeżeli chodzi o inne barierki czy cokolwiek, to tylko może być nasza prośba, wniosek do powiatu puławskiego, ewentualnie później decyzja Rady Gminy, żeby na przykład jak powiat już wyrazi zgodę albo przed nawet wyrażeniem zgody nęcić, przekonywać, że możemy w jakiś sposób partycypować w kosztach realizacji tego przedsięwzięcia. To tylko woli wyjaśnienia, tyle możemy prosić i przedkładać na przykład deklarację, że jakieś środki finansowe z budżetu gminy przekażemy. Oczywiście, ta droga powiatowa i to powinno być w gestii powiatu. Jest jeszcze jeden problem. Problem szybkości. Już mówimy o uciążliwości samochodów ciężarowych, ale też niektórzy jak wjeżdżają do S12 zapominają, że wjeżdżają na drogę powiatową wąską, terenie zabudowanym i poruszają się bardzo szybko. Myślę, że warto byłoby pomyśleć też o tak zwanych spowalniaczach, które by skutecznie zniechęciły tych piratów drogowych do szybkiej jazdy. To również jest... A mieszkańców lokalnych, przepraszam panie wójcie, do częstego wymieniania amortyzatorów. Tutaj też ludzie będą na to wszystko... No pan, jak pan porówna bezpieczeństwo do wymiany amortyzatorów? No chyba się nie da porównać. Ja może powiem, o to mi akurat chodziło. Chodzi mi o mieszkańców tutaj lokalnych. Wie pan... To wie pan, że... Osoba, która mieszka tutaj, nie będzie tutaj nie wiadomo jak szybko jeździła, tylko osoby, które jednorazowo czy kilkukrotnie w miesiącu przejeżdżają. Ale to ja może tutaj odpowiedź na to pytanie, jest takie samo, że my możemy prosić, wnioskować i składać deklarację, że możemy partycypować jako gmina, podobnie jak w inwestycjach powiatowych z budżetu gminy, jak najbardziej, ale decyzja dalej pozostaje w gestii Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego. Ja powiem tylko tyle. My jesteśmy na etapie, już mamy zaprojektowane spowalniacze na ulicy Brzozowej Gaci, pierwszej drodze, wykosztorysowane. I również projektant zadawał nam pytanie, bo na drogach, gdzie odbywa się ruch autobusowy, komunikacji autobusowej, odchodzi się od wykonywania pewnego typu spowalniaczy ruchu. Więc też dostaliśmy pytanie, czy chcemy wykonywać, bo tam się odbywa tylko ruch autobusami szkolnymi. Ze względu na to, że ten ruch się odbywa bardzo, bardzo sporadycznie, bo to jest przywóz i odwóz dzieci. Zdecydowaliśmy się, że te projekty na spowalniacze, jeżeli chodzi o drogę gminną, na Brzozowej Gaci, będziemy wykonywać. Jeżeli chodzi o drogę powiatową, jak najbardziej postulaty do powiatu, ja mogę o to prosić pisem, tak jak prosiłem w każdych Państwa prośbach, czy o to, żeby patrole policji przyjeżdżały, zaznaczałem na mapie zagrożeń, bo taka jest mapa zagrożeń, tak dobrze mówię, mapa zagrożeń, bezpieczeństwa, krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa. Też przez internet informowałem, że jest policja możliwość naruszenia przepisów prawa. Wysyłaliśmy pismo i tak jak pan Henryk dostał pismo od Inspekcji Transportu Drogowego czy od policji, dostaliśmy pismo, że no po kontroli niestety nie ma żadnych wykroczeń spowolnionych. No jest radio CB, jest komunikacja GPS-owska, janosiki, nie wiem czy można mówić, ale są takie systemy, które powiadamiają, gdzie w tym momencie jest kontrol. No niestety to nie policja pilnuje wykroczeń, tylko ci, co je łamią, policjantów. No naprawdę mi jest ciężko, bo no ja nie stanę tam i ich nie będę łapał, sami państwo wiedzą, nie? Co do tych spowalniaczy, jeszcze pozwolę sobie dodać słowo. Myślę, że ono by skutecznie zlikwidowało zarówno ruch ciężarowy, bo tyle by się nie chciało co 100 czy 200 metrów hamować i rozpędzać,
woleliby zapłacić ten wiatol i pojechać, jak również tym szybkim samochodom osobowym, które nie jadą do Kurowa, one jadą gdzieś, widzę różne stacje, łódzkie, do Radomia, nawet dalej, Poznań, no to są może stacje z całej Polski, które mogą S12 sobie pojechać, nie wiem dlaczego tędy jeżdżą. A ja, jako mieszkaniec ulicy, wolałbym wymienić raz na rok, czy raz na dwa lata amortyzatory w swoim samochodzie, jeżdżę tam codziennie, niż narażać siebie, swoje dzieci i mieszkańców tej okolicy na niebezpieczeństwo. Znaczy, przyjmijmy, że wszyscy byśmy wymienili amortyzatory, tylko naprawdę decyzja należy do Zarządu Dróg Powiatowych, do Pani Starosty, do Zarządu Powiatu Puławskiego. I jak najbardziej my możemy prosić, mamy radnych powiatowych, oni też również mogą prosić, możemy wspólnie prosić, no ale decyzja zawsze należy do zarządcy drogą. Bo szkodliwość takiego spowolniacza polega na tym, z jaką prędkością go przejdziemy. Jak przejdziemy 70 czy 80, to oczywiście coś tam strzeli w zawieszeniu. A jak podjedziemy 30, wyhamujemy spokojnie, będzie zupełnie inna reakcja. Ale postulat spowolniaczy na drogach gminnych naprawdę pojawiał się w wielu miejscach. Myślę, że to bardzo cenne. Jeżeli chodzi o drogi gminne, jak najbardziej, tak jak potwierdzam, będziemy się do tego przymierzali, tylko że ja mogę powiedzieć na drogach, na których jurysdykcja organu urzędu jest stuprocentowa, nie? Nie mam I tam mieszkańcy tylko i wyłącznie już będzie chyba decydowały finanse, jeżeli będą środki, to my będziemy to sukcesywnie wykonywać tam, gdzie mieszkańcy tego potrzebują. Mam nadzieję, że będę mógł z mieszkańcami być na uczciwy, że jak będziemy mieli wykonane organizacje ruchu, to my tę organizację ruchu państwu jako urząd wyłożymy do konsultacji, czy do wypowiedzenia się, żeby się zobaczyli, co zostało uwzględnione, a co nie. Nie po to ogłaszaliśmy konsultacje, żebyśmy coś przed państwem, jeżeli chodzi o drogi gminne, ukrywali. Znamy to wszyscy, to miasteczko holenderskie na ulicy Bostowickiej w Puławach. Tam już od kilkunastu lat te spowalniacze istnieją i nikt ich nie demontuje. To dlatego, myślę, jakąś funkcję spełniają. Znowu był ten wypadek taki... Kosztowne wykonanie po prostu. Taki spektakularny wypadek na ulicy Sokratesa w Warszawie, gdzie na przejściu kierowca zabił człowieka, wjechał w rodzinę przechodzącą przez przejście. Też władze Warszawy skłaniają się ku temu, żeby zrobić właśnie takie spowalniacze w Warszawie, w centrum. Tylko Warszawa zarządza swoimi drogami wewnętrznymi. Ja wiem, dlatego miejskich pewnie. Widzę pana rolę i rolę rady w zgłaszaniu postulatów do powiatu. Tak ja to rozumiem. I proszę mi wierzyć, że my wszystkie postulaty staramy się zgłaszać i deklarować chęć współpracy finansowej. I to nie jest tylko jedyny postulat, który my zgłaszamy, jeżeli chodzi o współpracę finansową z powiatem, bo zgłosiłem i chodnik w stronę Płonek, i od cmentarza w stronę Płonek, bo była petycja. Zgłosiłem most na jazdy w stronę Płonek, Łąkoć, zgłosiłem, że jest potrzeba wykonania drogi i chodnika. Tylko budżet powiatu jest tak samo, w takiej samej sytuacji finansowej, jak i budżet gminy, że tam się pieniądze nie drukują i nie mnożą, więc potrzeby najpierw wydatki bieżące są pokrywane, a później są rozdzielane wydatki inwestycyjne. I wystarczy, że tutaj przytoczę sytuację, jeżeli chodzi o układanie budżetu, że mamy dwie drogi, które już podjęliśmy decyzję, że będziemy robić z Funduszu Dróg Samorządowych w Barłogach i niestety już z tego tortu musimy odciąć jakieś pieniądze, bo się związaliśmy umowami i tortu nam do obdzielenia zostaje coraz mniej. A gdzie mówić jeszcze, jak tutaj taki żart, że budżet układają nam inne instytucje. Sanepid w szkole, w przedszkolu, strażacy w przedszkolu i teraz jest taka sytuacja, że tak, wymienić, zrobić klatkę przeciwpożarową, 150 tysięcy, dokumentację, kolejne dochodzą pieniążki na dokumentację. Wykonać klepkę w sali gimnastycznej, podejrzewam, że sama klepka 60 tysięcy, a gdzie mówić, jak odkryjemy to, czy nie ma tam w ogóle, czy jest izolacja, czy te legary są w sposób prawidłowy zachowane, czy możemy tą klepkę położyć, czy zrobimy takie puszere, że tylko będzie ładnie wyglądało. W Klementowicach podjazd do szkoły. Placu zabaw nie było, więc dokładaliśmy pieniążki do placu zabaw. Musimy drugą część, którą zdeklarowaliśmy się obiecaną, wykonać i nagle z tych pieniędzy, które mamy do dyspozycji, a spłacamy kredyt, to też nie ma co ukrywać, że przecież co roku będzie spłacany kredyt za inwestycje, które zostały już wykonane. Czyli to jakby
mamy już coś wykonane na zaś, tak jak przy kredycie na dom, mamy dom zrobiony, kredyt spłacamy, to podejrzewam, ja drugiego kredytu na dom nie wziął, bo on jeden spłacał. Musimy to realizować. I jakbyśmy mieli więcej pieniędzy, to naprawdę i w 100% moglibyśmy realizować pewne rzeczy i powiat by wszystko z chęcią brał, tylko żeby pomóc zrobić. Że potrzeby są duże, to wszystko się opiera o brak funduszy, ale Rada raz na kwartał jakby wysłała taki postulat do Rady Powiatu, do pani starosty, myślę, że by nie zaszkodziło. To taka tak, tylko, na marginesie uwagi. Proszę mi wierzyć, że też musicie państwo wiedzieć, że w niektórych sytuacjach postulaty, może tak, sprawa raz załatwiona w jakiś sposób, nie? To jest sprawą załatwioną, muszą być jakieś inne okoliczności, żeby jeszcze raz ją rozpatrzyć. No. My możemy to robić i robimy, gdzieś rozmawiamy, negocjujemy, przecież mamy dwóch przedstawicieli, też negocjują, rozmawiają, stanęli przed państwem twarzą w twarz na tym spotkaniu, również wyrazili swoje zdanie, znacie zdania obu radnych, członka zarządu, który też jest z naszego okręgu, pana Ziomki. Był jeszcze kolejny radny, bo zmiana nastąpiła na stanowisku radnego z Markuszowa. I znacie ich zdanie. Proszę. No ja jeszcze przyłączając się do wniosku mieszkańców ulicy Powackiego, także chciałbym może nie zobowiązać, ale może prosić urząd gminy, aby w imieniu tych mieszkańców 200 kilku po prostu dowiedzieć się w urzędzie powiatowym na czyj wniosek i na podstawie jakich, nie wiem, dokumentów, na podstawie jakich ekspertyz dokonano zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Głowackiego i dawnej byłej, to jest ulica nie S12, tylko DK12, to była DK12. Głowackiego i DK12. Na jakiej podstawie dokonano podniesienia tego tonażu z 10 ton na 25? Pan jako obywatel na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ma prawo sam... Tak, ale ja nie będę... Ale tylko to mówię, jest inna sprawa. Ja nie jest... będę w stanie, bo tu chodzi, żeby uzyskać dostęp do informacji, trzeba dokładnie sprecyzować, o co mi chodzi, czyli określić, no, kiedy to było procedowane i jak było procedowane. Myślę, że urzędowi gminy będzie łatwiej po tym sprecyzować. Nie ma problemu, żeby się... W imieniu mieszkańców. Żeby się zwrócić, ale oczywiście tylko mówię, że każdy mieszkaniec ma prawo do zmienia. My to wiemy, że mamy prawo, że jest ciężko uzyskać tą informację, bo musimy złożyć wniosek o dostęp do konkretnej informacji, a my nie wiemy, jak była sformułowana ta konkretnie i kiedy to było procedowane. Niestety to jest trudny dostęp do tej informacji. Wystarczy, że jest organizacja ruchu, no to znacznie... No, ogólniki nie wystarczają urzędowi do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. No ale organizacja ruchu jest zatwierdzana, pod organizacją ruchu jest informacja... Bo tutaj pan Grzesio Gajda prosił o jakieś dokumenty na temat tego łącznika, który nie został, z jakiego powodu został nie wybudowany. No więc ja proszę z kolei na podstawie jakich dokumentów, inaczej wniosek została zmieniona organizacja ruchu. Proszę, żebyście mieli też państwo wiedzę. Pan Grzegorz poprosił o dokumenty, my przejrzymy dokumenty, ale my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest w 100% cały zasób dokumentów, jakie były, bo pewne dokumenty mogły być w tekście przekierowane do drogownictwa, a inne mogły być przekierowane do inwestycji. Nam chodzi o dokumenty, nam chodzi o to, na podstawie czyich decyzji, i żeby urząd nasz, w imieniu naszym, urząd gminy zorientował się, dlaczego doszło do takiej sytuacji, a nie innej. Czyli nie o same dokumenty z gminy, czy ze starostwa powiatowego, bo doszliśmy do dokumentów, nic z nich nie wynika. No z czegoś to musiało... No tak, ale ja dalej podkreślam, że wójt nie może być komisją śledczą, żeby stwierdzić, dlaczego tak się stało i jak to się stało. No na dzień dzisiejszy jest stan faktycznie taki i możemy robić wszystko. Ja mogę te dokumenty szukać, tak, ale ja nie stwierdzę, kto popełnił błąd, bo nie jestem do tego... Bo te dokumenty muszą być, prawda? No jeżeli są, to są. To są dokumenty archiwizowane. My dokumentów nie niszczymy, bo mamy takie, widzimy się, że wyciągamy steczki i niszczymy dokumenty. Dokumenty są niszczone dopiero po okresie zgodnym z instrukcją kancelaryjną, jeżeli są przeznaczone do brakowania. Więc im wcześniej, tym lepiej, można powiedzieć. No jeżeli nie mają kategorii, na przykład B5, po 5 latach nie są brakowane, no powinny być w dokumentacji. Tylko że to proces nie jest tak, że idzie pracownik i on od razu znajduje. On musi przeszukać kilkanaście segregatorów, które są w archiwum wteczkę. No, ja tylko spytam, czy urząd gminy podejmie się? Czy... Znaczy ja powiedziałem, że się podejmie, tylko od razu powiedziałem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy na środę to się uda zrobić. Rozumiem. No, pracownik też wykonuje codziennie swoje prace w obsługi interesantów. Znaczy my nie określiliśmy terminu, znaczy, nie, no, pan środę, to dobrze by było, ale
No, jeśli to możliwe. My postaramy się, żeby spróbować. No, pracownik wydaje zaświadczenia z planu, jeździ na drogi, obsługuje interesantów. Po pierwsze, a po drugie jest taka sytuacja, że on tych dokumentów nie pracował tutaj, on ich nie widział, więc on musi szukać, nie jest w stanie sobie określić, jaki to był okres czasu, w którym momencie to było, czy włożył w toteczkę, czy w tamtoteczkę. Dla niego też jest... tym bardziej. Znaczy, to jest jego zadanie, ja tylko chciałem Państwu zobrazować, że potrzebuje na to czasu, żeby nie było sytuacji, że na środę się urząd nie wyrobił i to jest specjalnie zrobione, żeby tylko utrudnić, czy coś tego stylu. Można? Proszę Pana Przewodniczącego i Rady, proszę, żebyście się za nami stawili. Droga, ta nasza Głowackiego czy Żabia, nie nadaje się do transportu ciężarowego. Zainteresujcie się wyższych władzach, powiedzą Wam nie tylko co Puławy mówią i tak dalej. To jest oszustwo jedno, że naprawdę policja wojewódzka, niech wyrazi swoją opinię na przykład na to skrzyżowanie, czy można dopuścić transport ciężarowy, czy nie. I tylko tyle. Proszę, żebyście się za nami wstawili. My jesteśmy mieszkańcami. Tu się nic nie zmieniło. Kociołby wszędzie zalane są asfaltem, betonem. Nie ma podbudowy. Nie ma podbudowy. Nikt nie zrobił rekonstrukcji. I do tego nie powinno być dopuszczony transport. Wszyscy mówią, ale dlaczego, kto dopuścił i z jakich przyczyn? Proszę się wstawić wszędzie za nami. Z tego całego serca proszę. Za mieszkańca. Tutaj mi Pan Waldemar zadał pytanie odnośnie tego, czy ja jestem prawnie do obsługi tego skrzyżowania, byłem zapytany przez samochody ciężarowe, czy prywatne? Nie, czy chodzi o samochody ciężarowe. Ale chodzi mi o to, czy prywatnie mam odpowiedzieć na to pytanie, jak mi to pasuje, to skrzyżowanie nie jest przystosowane do obsługi samochodów ciężarowych. Bo sam widzę, co tam się dzieje i jaki potrzeba, że tak powiem, miejsca samochodom ciężarowym, żeby wykonały jakikolwiek bezpieczny manewr tutaj. Tylko i wyłącznie kultura, tak jak mówiłem wcześniej, kierujących, że oni pozostawią tyle miejsca, żeby bezpiecznie wykonać ten manewr. No dziękuję. Bo ja tutaj widzę po prostu... A czy to jest pretekstem do nałożenia mandatu w takim razie? W chwili obecnej tam nie ma jeszcze prawidłowego zachowania tego poziomego. Ale było wcześniej. Ale to po remoncie jezdni nie zostało wykonane. Przepraszam, dopiero, że jest przejęcie przez drogi krajowe, przez województwo. I na razie nie ma dokumentacji. Jeżeli chodzi o organizację ruchu? Nie, to jest przejęcie. Dawniej była droga krajowa. Droga krajowa 12. A teraz przejęło rejon dróg wojewódzkich. Tak. I na razie nie ma projektu. Jeżeli będzie ten projekt, nie będzie dopuszczona droga do ruchu. Jest w trakcie organizacji ruchu. Tak. Zarząd dróg wojewódzkich jest w trakcie organizacji ruchu. I też chciałem podkreślić, że naprawdę nie możemy mieć pretensji do zarządu dróg wojewódzkich, bo on tą drogę dostał w spadku z całym dobrodziejstwem inwentarza. I oni w miarę możliwości, na ile im starczało tych środków finansowych, zlecili organizację ruchu. I tu mogę potwierdzić, że ta organizacja jest w trakcie realizacji. I skrzyżowanie, czyli znaki poziome i pionowe w obrębie ulicy Głowackiego Drogi Powiatowej należą do organizacji ruchu z drogi wojewódzkiej. I takie czynności Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje. I dostaliśmy tylko i wyłącznie z powiatu informację, że taka organizacja ruchu jest. I również wskazaliśmy, że tam nie ma znaków poziomych, jeżeli chodzi o stop i podwójną ciągu, więc to zostanie uwzględnione, tylko teraz musimy chwilę być cierpliwi, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich musi tę dokumentację przygotować na pewien odcinek, który przejął, musi ją zatwierdzić przez policję i musi, bo to będzie droga wojewódzka, marszałek zatwierdzić, więc zanim zostaną te pasy pomalowane, to minie. Podejrzewam, że to będzie okres przyszłego roku, okres sprzyjający do malowania pasów, zanim pewnie przetargi pójdą na malowanie tych pasów. Sądzę, że to będzie przyszły rok, żeby już nie mówić o miesiącach, w którym to będzie czas. Dziękuję. Ślicznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu i wszystkim radnym. Dziękuję.
Z naszej strony tylko możemy powiedzieć, że będziemy się starać, żeby tutaj bezpiecznie zgłosić do tego komunikacji. Zunimy temu wnioskowi, żeby poprawić bezpieczeństwo tutaj na tej drodze. To jest nasz wspólny problem i wspólnie powinniśmy działać. Tak. Jasne. To dziękuję. To dziękuję bardzo. To zamykam Komisję Oświaty, Kultury, Prewencji, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękuję bardzo.